Pewien rybak, który rozkładał na piasku wybrzeża swoje sieci, znalazł tam pewnego dnia wysuszoną czaszkę. Dla żartu zwrócił się do niej z pytaniem: powiedz mi, czaszko, co cię tu sprowadziło? Jakież było jego zdumienie, kiedy usłyszał, że czaszka mu odpowiada. Mowa. Rybak pobiegł w te pędy do wioski. Wbiegł do chaty swego króla i opowiedział mu o tym, co widział na plaży. Mówiąca czaszka! Zakrzyknął król. Czy jesteś pewien tego, o czym mi tu opowiadasz? Równie pewien jestem tego, że stoję przed królem i do niego mówię. Strzeż się, zagroził mu król. Jeśli opowiadasz brednie, twoja głowa jest w niebezpieczeństwie. I udał się z tłumem swych ludzi na piaszczysty brzeg, żeby uczestniczyć w tych czarach. Rybak znowu stanął przed czaszką i jeszcze raz zapytał z odrobiną dumy: powiedz nam, czaszko, co cię tu sprowadziło? Powiedz nam, czaszko, co cię tu sprowadziło? Powiedz nam, czaszko, co cię tu sprowadziło? Lecz tym razem milczenie. Czaszka nie przemówiła. Król wzniósł zatem swój miecz i ściął głowę rybakowi. Potem powrócił ze świtą do wioski. Po odejściu króla czaszka zwróciła się do świeżo ściętej głowy z tym pytaniem. Powiedz mi, co cię sprowadziło w moje sąsiedztwo? Mowa! Powiedziała rozczarowana głowa. W życiu. No właśnie, a gadulstwo prowadzi do utraty głowy. No oczywiście przesada. No, ale wtedy nie wiadomo, kiedy mówić, kiedy milczeć. No właśnie. No zawsze tak się zastanawiam. No. Może coś powiedzieć, a może nie. Możemy nic nie mówić. Tak.